Na pewno mega fajne widowisko można stworzyć przy takich kibicach. Fajnie, że są takie mecze w naszej lidze. Stadion Górnika praktycznie co kolejkę zapełniony do ostatniego miejsca. Po to się gra, po to się trenuje, żeby w takich meczach uczestniczyć. I to jest dobry moment na to wyjazdowe przełamanie? Myślę, że każdy moment byłby dobry. Tak naprawdę no, nie patrzymy z kim gramy i gdzie gramy. Chcemy się w końcu przełamać, no jak do tej pory to nie wychodziło. Mam nadzieję, że tę tendencję uda się odwrócić i właśnie w takim meczu. Mówiąc tak grzecznie, ostatnio nie był twój dobry, no nie grzecznie, tylko tak łagodnie, dobry twój występ, jeśli chodzi o ten sezon, chyba najsłabszy, mówiąc wprost, więc... Nie, myślę, że najsłabszy mecz zagrałem z Termaliką. Gdzieś też statystyki potwierdzały, że ten mecz nie był dobry w moim wykonaniu. Też myślę, że to dostosowałem się do poziomu drużyny. Niestety, ale no ja gdzieś zawsze staram się oceniać tylko mój personalny występ. Jeżeli chodzi o to, w którym kierunku ma to iść do przodu, no to na pewno nie jestem zadowolony z tego ostatniego meczu. I teraz przez cały tydzień gdzieś ciężko pracowałem, żeby to lepiej wyglądało w piątek i mam nadzieję, że będzie to widać. Właśnie to trzeba poprawić, koncentrację trochę, czy trochę fizyki brakło w tym meczu? Nie, fizycznie myślę, że dobrze się czułem, tak jak i cały zespół, bo biegaliśmy, tylko z tą piłką gorzej to trochę wyglądało. Też myślę, że koncentracji nam nie zabrakło. No, po prostu czasem takie mecze się trafiają gdzieś, nie wiem, no Real Madryt chociażby wczoraj u siebie też nie potrafił zdominować teoretycznie słabszego przeciwnika. Wszyscy oczekują, że drużyna grając do siebie wyjdzie, będzie grała 980 podań jak Manchester City przy 93% skuteczności, dokładności, ale to niestety nie wygląda tak co tydzień, tym bardziej w polskiej lidze, ale no, na pewno takich meczy jak ten nasz piątkowy. Musimy się wystrzegać, co paradoksalnie zgarnęliśmy 3 punkty, a już nieraz było tak, że graliśmy lepiej, a nie punktowaliśmy, więc może i ta tendencja odwrotna bardziej nam będzie służyć. Górnik dobry zespół, dobrze grający w ofensywie, strzelający dużo goli. Na pewno niespodzianka, jeśli chodzi o chyba największa w tym sezonie, bo Beniaminek z młodym składem, a potrafi naprawdę fajnie się No prezentować. tak, gdzieś wszyscy ich chwalą i zasłużenie, bo grają w efektowną i efektywną piłkę. Gdzieś no, trenerzy na pewno to analizują, ale to też nie jest żadna tajemnica, że myślę, 99% bramek Górnik strzela ze stałych fragmentów i z kontrataku, bo z tego ataku pozycyjnego chyba jedną bramkę tylko zdobyli. I no, będziemy na to na pewno uczuleni, ale też pewnie każda drużyna, która tam przyjeżdża czy gra z nimi, no to jest tego świadoma, że strzelają bramki ze stałych fragmentów i z kontry, a dalej je tak zdobywają w żaden inny sposób. Więc no, zobaczymy, czy nam się uda jakoś temu przeciwstawić. Mam nadzieję, że tak. Z odpowiednią koncentracją i planem na ten mecz uda nam się to zrealizować i zgarniemy 3 punkty w Zabrzu. W zeszłym sezonie ładną bramkę Szczegóły zawrze, tak? Z tego co pamiętam, jeszcze jesienią w Barwach Stali. Coś tam było, tak. Mam nadzieję, że uda się powtórzyć, więc jak Mateusz mi pozwoli, to jakoś tam się może dogadamy i oby to wpadło w piątek. Szuber, powiedz, nie martwcie się to trochę, że was coraz mniej, bo tych meczów zostało dużo, dwa jeszcze w Katarze, a tak nie ma już Gardaskiego. Na Gardaski by był tutaj, stoi za kamerą, dzisiaj dobrze słucha. Nie ma też na Wila, trochę mało. Bo to Ken wypadł, tak, więc... No, nie jest to jakaś tam złośliwe rzeczy martwych, bo to jednego zdrowe i żywe organizmy. No ale jest jak jest. No, jak to się mówi, brzydko powiedzieć, że z bata się nie ukręci, ale trener jednak musi ukręcić. I no, jest nas mało, można powiedzieć, niż inną w dalszym coraz mniej, ale no, mam nadzieję, że gdzieś te jednostki, które zostały, będą dawały się ponad 100% i uda się załatać te dziury. Mam nadzieję też, że fizycznie te ciężkie przygotowania pozwolą nam w tej dalszej perspektywie sezonu jakoś to załatać tak naprawdę i no niestety, no taką mamy sytuację i trzeba sobie z tym radzić.